Jak często myć włosy? No właśnie, słuchajcie, myjemy tak często włosy, jak nasza skóra głowy tego wymaga, tak? Bo tak naprawdę to zwracamy uwagę, że włosy mamy nieświeże w momencie, jak zaczynają nam się przetłuszczać. Każdemu te włosy będą przetłuszczały się inaczej, w związku z tym, jeżeli mamy potrzebę mycia ich codziennie, myjemy je codziennie. Jeżeli mamy potrzebę mycia ich co dwa dni, możemy myć co dwa dni. Nie ma jakiegoś złotego środka, co ile myć głowę, natomiast na pewno musimy myć tą głowę tak, żeby wyglądać dobrze, i na pewno używać odpowiednich kosmetyków, żeby tych włosów, tak jak powiedziałem wcześniej, nie przesuszać. Tutaj mogą mieć problem osoby z przetłuszczającymi się włosami. Gdzieś tutaj też padło już pytanie o przetłuszczające się włosy. I z tymi przetłuszczającymi to jest taki problem, że jak ktoś już ma przetłuszczające się włosy, a w zasadzie nie włosy, tylko skórę głowy, bo wtedy mówimy o skórze głowy, to próbuje zmyć całe to sebum, które jest na włosach, bardzo mocno trąc skórę, tak? Czyli jakby chce to wszystko pozmywać ze skóry głowy, co jest bardzo dużym błędem, bo jeżeli ktoś ma przetłuszczającą się skórę głowy, absolutnie nie masujemy skóry głowy, tylko raczej myjemy otwartą dłonią, żeby nie pobudzać wydzielania sebum. To jest bardzo często widoczne wśród kobiet, które mają grzywki, gdzie gdzieś tą grzywkę sobie poprawiają cały czas, odsuwają od czoła. Skóra w ten sposób się broni, wydziela większą ilość sebum, przez co mocniej przetłuszcza nam włosy. To tak dopowiedziałem jeszcze, gdzieś pewnie kolejne pytanie zahaczyłem. W porządku. Ja dopowiem od siebie, bo tutaj też do facetów, którzy... myślę, że jest tutaj sporo na live, a przynajmniej też sporo będzie oglądało ten film już po zmontowaniu. Ja nie lubię układać włosów na następny dzień, mając jakiś produkt z poprzedniego dnia. Ja włosy myję zawsze rano i na maksa ciężko układa mi się włosy, posiadając jakiś produkt jeszcze na włosach z poprzedniego dnia. Wiem, że istnieje taki termin jak build-up w stylizacji włosów męskich i służy, raczej mówi on o tym, że czasami warto przetrzymać produkt z poprzedniego dnia, żeby mieć lepszy fundament pod fryzurę, którą będziesz dzisiejszego dnia układał. Ja zdecydowanie tego nie lubię. Może nie, że uważam, że to jest niehigieniczne, ale mi to jakby mocno przeszkadza. Ja wolę budować sobie tą fryzurę, ułożyć te włosy następnego dnia od zera. Dlatego mycie włosów po prostu rano jest dla mnie takim dobrym rozwiązaniem i na pewno jeżeli te włosy myjemy, to też taka rzecz dla mnie, która była dość fajna. Ja zawsze nakładam odżywkę przy myciu włosów, więc jeżeli te włosy myję częściej, to częściej nakładam odżywkę. I to też było dla mnie takie dość fajne rozwiązanie, ze względu na to, że ja nie lubię pamiętać o rzeczach, które muszę robić, więc tak sobie wprowadzam taką rutynę, która jest powtarzalna i wiem, że przy każdym myciu włosów tą odżywkę będę nakładał, no to używanie, czy mycie tych włosów z większą częstotliwością w ciągu tygodnia sprawia, że ta odżywka po prostu częściej z tymi włosami się styka i te włosy też mają możliwość tą odżywkę gdzieś tam sobie przyjąć.